tej lekcji przełamiemy pierwsze inwestycyjne lody. A w przełamaniu pierwszych inwestycyjnych lodów pomoże nam wykres przełamania trzech linii. Przejdźmy do lekcji. Obok mnie znajduje się wykres przełamania trzech linii. To jest oczywiście nie jedyna nazwa tego wykresu, dlatego że funkcjonują też takie nazwy jak nowa cena trzech kroków, trzyliniowe przełamanie nowej ceny, przejście trzech linii, metoda trzyliniowego odwrotu albo słupki trzech kroków nowej ceny. W każdej z tych nazw funkcjonuje liczba 3, która w Azji oczywiście ma bardzo duże znaczenie, podobnie jak liczba 8 i liczba 9. Sam wykres swoim kształtem tak na pierwszy rzut oka przypomina trochę wykres świecowy, trochę wykres ręko, bo mamy te klocuszki, które, na których nie mamy górnych ani dolnych cieni. Taki pojedynczy słupek to jest linia, więc teraz zapewne domyślasz się, skąd przełamanie trzech linii, czyli odwrócenie trzech kolejnych słupków, czy to w górę, czy to w dół. Jest to wykres przełamania trzech linii to wykres absolutnie jednowymiarowy, czyli podobnie jak w przypadku ręko, wykresu punktowo-symbolicznego, czy wykresu Kagi, czas nie ma absolutnie znaczenia, czyli znowu jest to piękny wykres dla cierpliwych. Stąd mówimy o tym przełamaniu pierwszych inwestycyjnych lodów, bo jak najbardziej ten wykres nauczy cię cierpliwości i wygeneruje dopiero wtedy sygnał, kiedy na rynku ta zmienność się na tyle mocna pokaże i ten sygnał będzie zdecydowanie bardziej pewny. Więc ten wykres jest jak najbardziej wykresem, z którego możesz skorzystać, zaczynając inwestycyjną przygodę. To, jaki parametr musisz określić, to podobnie jak w przypadku wykresu Kagi, to jest wielkość odwrócenia, czyli moment, czy też ustalenie liczby linii, po przebiciu której dopiero przeskoczysz i narysujesz linię w drugim kierunku. Brzmi skomplikowanie, ale tak wcale nie jest. Przeskoczmy na TradingView i zobaczmy, jak to wygląda na platformie. Za mną znajduje się wykres dolara do złotówki, rysowany za pomocą właśnie przełamania trzech linii. Jak zobaczysz w lewym górnym rogu, po naciśnięciu na typ wykresu, mamy wybrany line break, czyli przełamanie linii. Skąd taka nazwa w przypadku TradingView? Dlatego, że w przypadku tej platformy, w zasadzie też w przypadku innych platform analitycznych, mamy możliwość, jak klikniemy dwukrotnie, ustalenia tej wielkości odwrócenia, czyli ilości linii, które muszą być przekroczone, żebyśmy zaczęli rysować w drugim kierunku. I zaraz sobie to dokładnie omówimy. Jeżeli chodzi o te słupki, dlaczego nie ma żadnych cieni, czy to górnych, czy to dolnych? Dlatego, że wykres powstaje w oparciu o ceny zamknięcia. Jesteśmy na interwale dziennym, co oznacza, że każda cena, która się tutaj znajduje, to jest cena zamknięcia. I pewnie pomyślisz, no to każdy słupek odzwierciedla pojedynczą cenę, czyli ta oś czasu ma znaczenie. No nie, no bo jeżeli zmienność nie będzie na tyle duża, czyli nie pojawi się nowe minimum czy nowe maksimum, jeżeli rysujemy w górę i ładnie jest tendencja wzrostowa i nowa sesja nie przyniesie nowego maksimum, to nie będziemy rysować w górę. I teraz rozważmy ten przykład na dolarze do złotówki. Przyjmijmy, tutaj mamy 18 kwietnia, ja sobie skorzystam z narzędzia krzyżyk, mamy 18 kwietnia i widzimy, że cena taka początkowa wyniosła 3,99, natomiast cena zamknięcia z tego dnia wyniosła 3,94 i teraz kolejny słupek narysujemy wtedy, jeżeli kolejna cena zamknięcia będzie poniżej 3,94 i widzimy, że kolejna cena zamknięcia również była na poziomie 3,90. W naszym przypadku wtedy cena zamknięcia to będzie dokładnie cena otwarcia kolejnego słupka, czyli przechodzimy poziomo do nowej linii. Jeżeli pojawi się w kolejnej
kolejna cena zamknięcia będzie jeszcze niżej, czyli tutaj mamy 3,90, czyli pojawi się niżej niż 3,90, a pojawiła się na poziomie 3,86, wtedy przeskakujemy do nowego słupka. Poziom otwarcia to jest dokładnie poziom zamknięcia tej poprzedniej ceny, a najniższy jej pułap to jest właśnie cena zamknięcia z kolejnej sesji, czyli może się okazać, że pomiędzy tymi naszymi liniami, bo każdy ten pojedynczy słupek to jest tak zwana linia, mogą być braki w postaci tych sesji, na których nie pojawiło się nowe minimum. I to jest dość ważne, że jeżeli mamy tendencję spadkową, rysujemy kolejne minima dopóki na wykresie nie pojawi nam się odwrócenie, czyli nowe maksimum. I teraz przybliżę to specjalnie, żeby pokazać, o co dokładnie chodzi w przełamaniu trzech linii. Jeżeli kolejne ceny spadkowe mamy na poziomie tutaj 3,7359, kolejna 3,7180 i kolejna 3,7078, to dopiero możemy narysować linię w drugą stronę, kiedy maksimum, nowe maksimum przekroczy maksymalny poziom tych trzech linii wstecz, czyli w tym przypadku poziomu 3,70-3,59. I widzimy, że na sesji z 7 czerwca, bo rysujemy w oparciu o cenę zamknięcia, pojawiło się maksimum wyższe od trzech poprzednich linii, więc możemy przeskoczyć do nowego słupka i zauważ, jak on jest rysowany. Rysowany jest w oparciu ten najniższy punkt tego słupka, to jest najwyższy punkt tego poprzedniego, pierwszego, który jest odwracany, a maksimum to jest oczywiście cena zamknięcia. I znowu rysujemy kolejne sesje w górę do momentu, kiedy znowu nie pojawi się nam spadek o wielkości przynajmniej trzech poprzednich linii. Czyli zauważmy, 7 czerwca mieliśmy cenę na poziomie zamknięcia 3,73. 8 czerwca, czyli dzień później, cena była o 1 grosz wyższa. Czyli rysujemy nową linię, czy też nowy słupek. Kolejna sesja i zauważ, że mamy 8 czerwiec, a kolejny to już jest 15 czerwiec, czyli przez 7 dni nie pojawiło nam się nowe maksimum i spadki też nie przekroczyły trzech ostatnich linii, więc nie mieliśmy prawa do narysowania linii spadkowej. Dopiero 15 czerwca cena zamknięcia pojawiła się na wyższym poziomie, więc możemy narysować kolejny słupek. Kiedy możemy przejść do rysowania czerwonego słupka? Mamy przełamanie trzech linii, czyli wtedy, kiedy minimum tego naszego słupka będzie niżej niż minimalny punkt trzech ostatnich linii, a w naszym przypadku ten minimalny punkt trzech ostatnich linii wzrostowych, to jest pierwsza linia, druga, trzecia, jest na poziomie 3,70-3,80, czyli możemy narysować linię spadkową w momencie, kiedy cena zamknięcia będzie niżej niż poziom 3,70-3,76. I znowu zaczynamy rysować kolejne minima i narysujemy dopiero świecę wzrostową, jak jej cena zamknięcia będzie wyżej niż trzy poprzednie maksymalne ceny wynikające z linii. Taka sytuacja miała miejsce 8 sierpnia i jest widoczna w tym miejscu na wykresie. Podobnie jak wykres Kagi, jak wykres Renko, to jest wykres, gdzie oś czasu nie gra takiej roli, natomiast ma znaczenie przede wszystkim tutaj interwał, dlatego że rysujemy ten wykres w oparciu o ceny zamknięcia, więc jeżeli przeskoczę na interwał H1, to oczywiście ta dokładność, skrupulatność tej ceny będzie zdecydowanie większa, no bo tych cen zamknięcia w przeciągu pojedynczej sesji na interwale H1 mam 24, na D1 jest tylko jedna. I ten parametr nie jest aż tak istotny, natomiast jedyne, co możemy określać, jeżeli chodzi o typ wykresu przełamania trzech linii, możemy określać, ile linii musi zostać przełamanych, czyli ten parametr number of line, żebyśmy mogli zacząć rysować nową linię. Bardzo, bardzo podobny system do systemu Renko, tylko że w tym przypadku pojedynczy słupek odzwierciedla też nam pięknie zakres wahań i to, czy dana sesja, czy dana godzina, w zależności od tego, jaki mamy interwał, przyniosła rzeczywiście tą większą
zmienność. I w przypadku wykresu przełamania trzech linii mamy formacje cenowe, które będziemy omawiać przy okazji formacji świecowych. Będę porównywał na przykład objęcie Bessy, jak wygląda na wykresie Renko, jak może wyglądać na wykresie punktowo-symbolicznym, jak może wyglądać na wykresie Kagi i na przykład w wykresie przełamania trzech linii, bo dopiero wtedy zrozumiesz, jak ten popyt i podaż działa. To kolejny wykres, który jest wykresem jednowymiarowym. Czas nie ma znaczenia. A tu dla tych, którzy szukają spokojnego swing tradingu i mogą jak najbardziej ten typ wykresu do takiego typu handlu wykorzystać. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, zostaw komentarz na dole. Pamiętaj o tym, żeby subskrybować nasz kanał i prenumerować magazyn FX Mag. Z racji tego, że jest to najlepszy kurs analizy technicznej dla początkujących online za darmo, mam dla Ciebie genialny prezent. Do każdej prenumeraty kupionej z kodem rabatowym KURS.AT dokładam książkę Inwestycje walutowe dla Bystrzaków o wartości 49 zł. Oferta jest limitowana, tych książek nie mamy nieskończoną ilość, dlatego koniecznie spiesz się z prenumerowaniem naszego magazynu. Jak dokonać tego zakupu? Wskakujemy na portal fxmag.pl łamany przez sklep, czyli wchodzimy na nasz sklep, następnie do koszyka dodajemy prenumeratę i w koszyku wprowadzamy kod rabatowy tutaj na dole, który z dużych liter, który brzmi kurs. A te aktywujemy nasz kod i my już wtedy wiemy, że do pierwszej wysyłki, do kolejnego numeru, który ma przyjść do Ciebie, przyjdzie z tą piękną książką. Kończymy tą lekcję. Ja Ci życzę oczywiście udanego handlu. Każda kolejna lekcja w każdy wtorek i czwartek między godziną 16 a 18.